Cześć, jestem Mondor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, ponieważ nie miałem żadnego lepszego pomysłu na rozpoczęcie tego filmu. Dzisiaj, po mniej więcej miesięcznej przerwie, powracamy do naszego kochanego uniwersum Trevora Hendersona, by przyjrzeć się kolejnemu potworowi, który gdzieś tam sobie lata po polach w tym świecie. Bowiem dziś przyjrzymy się postaci Windowmana, czyli kryptydy, o którą bardzo często prosiliście, bym przyjrzał się jej na odcinku. Zatem, moi drodzy, dziś poznacie tego przemiłego gościa, także jego kolegę po fachu, którego mógłbym określić kuzynem Windowmana, czyli Pipping Toma. Jednak jeszcze zanim zaczniem ten odcinek, proszę was bardzo o stawienie pod nim kciuka w górę, a także zostawienie subskrypcji na tym kanale, ponieważ dobijemy 90 tysięcy widzów jak najszybciej. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii Windowmana. Zatem tradycyjnie rozpocznijmy od miejsca, w którym omawiana dzisiaj postać pojawiła się jako pierwsza, a miejsce to miało oczywiście na Instagramie kanadyjskiego artysty Trevora Hendersona dnia 4 stycznia 2019 roku, kiedy to mistrz Trevor opublikował właśnie takową pracę z następującym opisem. Mam go, jeszcze nie jest za późno i w końcu go dopadłem i teraz wreszcie musisz mi kurwa uwierzyć. Cóż, ktokolwiek to był, chyba musimy mu uwierzyć ze względu na to, co prezentuje praca. Zatem zdaje się, iż jest to fotografia zrobiona gdzieś we wczesnych godzinach nocnych, która zza okiennej szyby prezentuje demoniczną postać zaglądającą do środka pewnego mieszkania. Mieszkania autora, rzecz jasna. Jako iż za oknem jest całkiem ciemno, dosyć trudno będzie nam określić dokładny wygląd tej kreatury, jednak mi wydaje się, iż jest ona swego rodzaju humanoidem. Jego głowa jest łysa i przybiera dość nieoczywisty kształt, który mógłbym porównać do balonu, chociaż to chyba nie jest najtrafniejsze porównanie. Jego skóra zdaje się być szara, a po dokładniejszym przyjrzeniu się jego twarzy, zdaje się, iż maluje się tam psychopatyczny uśmiech, ponadto znajdują się tutaj ledwo zauważalne oczy. Kreatura zdaje się nie być zbyt wysoka, ponieważ przynajmniej moim zdaniem zdjęcie zostało zrobione z poziomu parteru, a moim zdaniem wystarczającym dowodem potwierdzającym tę tezę jest krajobraz malujący się za plecami postaci, która zdaje się zwyczajnie stać na ziemi i patrzeć w okno znajdujące się na wysokości jej głowy. Jednak spokojnie, diabeł tkwi w szczegółach. W lewym dolnym rogu fotografii znajduje się data. Mianowicie jest to 3 grudnia 1998 roku. Ulicę przykrył śnieg, a o tej porze każdy zakątek jest zapełniony mrokiem. Tutaj zdaje się, iż nadchodzi noc, a wraz z zachodem słońca autora fotografii odwiedził przerażający stwór. I mając to wszystko na uwadze, patrząc na zdjęcie, jestem w stanie stwierdzić, iż w przełożeniu na polskie realia mogło zostać ono wywołane w okolicach godziny 16, w mglisty, ponury dzień, kiedy słońce przykryte jest smętnymi chmurami. Niemniej, co bardziej interesujące fakty w jego kwestii zostały odnalezione przez fanów, a następnie spisane na stronie wiki poświęconej Windowmanowi, jednak w pewnych kwestiach nie jest ona zbyt rzetelna. Chociaż i tak nie brakuje tutaj kilku ciekawych spostrzeżeń. Bowiem fani niejasno sugerują, iż jest to zombie, a także podają, iż kolor jego skóry jest ciemno-zielony. Zombie jak się patrzy. No i w jego kwestii to już chyba wszystko, ponieważ to tak naprawdę wszystkie informacje, jakie są znane na jego temat. Jednak nie do końca. Możemy tutaj sobie całkiem sporo to powiedzieć w ramach teorii, która zostanie zbudowana o zupełnie inną postać imieniem Pipping Tom. Pipping Tom przedstawia się jako postać o niezwykle długiej szyi, a także o dość przerażającym uśmiechu. Nie posiada ani włosów, ani uszu, a w kontraście stoi jego sylwetka, która jest zwyczajnie normalna jak u każdego innego człowieka, co sprawia, iż gość wygląda niezwykle kuriozalnie, jak taka ludzka żyrafa, żeby oczywiście gościa nie obrazić. Uważany jest za starca, który zginął w pożarze, jednak nie wiadomo do końca, co sprawiło, iż stał się tym, czym jest obecnie.
tej chwili poza straszeniem ludzi i wyglądaniem strasznie czy też śmiesznie, zajmuje się podglądaniem, czyli z grubsza tym, co Windowman, a oto co miał do powiedzenia jeden ze świadków, który pewnego dnia napotkał Peeping Toma na swojej drodze. Cieszę się, że odszedł. Był obrzydliwym, starym podglądaczem i mam nadzieję, że to, co zostało z jego gównianego domu, spłonie. No i właśnie ten opis mówi nam o wszystkim. Peeping Tom był starym podglądaczem, który pewnego dnia uwziął się na pewną nieokreśloną osobę, która w akcie zemsty spaliła jego mieszkanie, a co za tym idzie, samego Toma, który później przeistoczył się właśnie w takową przerażającą kreaturę. I zestawiając obok siebie Windowmana i Peeping Toma, jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób dojść do wniosku, iż albo jest to identyczna postać, właśnie ta sama istota, dokładnie ten sam organizm, albo... gadam głupoty. Patrząc na to obiektywnie, mogę wysunąć jedną, dość krótką i zwięzłą teorię, którą właśnie sobie wymyśliłem, a jakże. Zatem jestem zdania, iż postać Windowmana jest właśnie Tomem, tyle że jeszcze za życia, który właśnie prześladuje i podgląda jedną ze swoich ofiar. Miejsce to właśnie miało końcem roku 1998 i tutaj malutki easter egg: w roku 1998 pojawił się także Red Ghost, czyli postać tutejszego czerwonego kapturka. W razie czego zapraszam do tego filmu, dość mało osób go obejrzało, a myślę, że jest całkiem ciekawy. A tak poza tym chciałbym tutaj jeszcze na sam koniec zauważyć, iż sama liczba 98 czy też rok 1998 w pracach Hendersona pojawia się niezwykle często, więc być może chcecie, bym poświęcił temu oddzielny materiał i zbadał sprawę tajemniczego roku 1998, czy też incydentów z roku 1998. Napiszcie w komentarzach. Jednak wracając do tematu, myślę, że właśnie ta fotografia prezentuje Toma jeszcze za życia, w trakcie podglądania jednej ze swoich ofiar. Natomiast ta prezentuje już właśnie jego w swojej demonicznej postaci, która narodziła się wraz z dniem, gdy spłonął w pożarze wywołanym przez jedną ze swoich ofiar w ramach zemsty. No i to w zasadzie cała jego historia. Tutaj tak naprawdę wszystko dobiega końca, a moja teoria może zostać podważona przez to, jak gość wygląda tutaj, bo szczerze, fani mają tutaj sporo racji. Gość dosłownie wygląda jak zombiak. Jednak ja postanowiłem wykreować tutaj trochę barwniejszą teorię i dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A teraz trochę śmiechem, żartem. Oknomen to dosłowna manifestacja ciebie patrzącego na jedzenie, które właśnie grzeje się w twojej mikrofali. A raczej jest to dosłowna reprezentacja tego mema, czyli co twoje jedzenie widzi w mikrofali, czy jakoś tak. Nawet jeden z fanów zrobił już takiego mema i to jest tak prawdziwe. A skoro jesteśmy już przy śmianiu się, no to zobaczmy, co napisaliście pod poprzednim filmem z tej serii w odpowiedzi na pytanie, co zrobiłbyś, gdybyś zobaczył tego typa wychodzącego z twojej książki, czy coś. W razie czego odsyłam do tamtego filmu, wszystko będziecie wiedzieć po jego obejrzeniu. Zatem Janusz Masło stwierdził, iż jeżeli właśnie znalazłbyś się w takiej sytuacji, powiem tak, nie pozdrawiam, tylko idę po inny egzemplarz tej samej książki, pukam w okno, następnie przykładam dwie książki przed siebie i słucham rozmowy. Cruz także podsunął dość ciekawy pomysł. Zacząłbym się zastanawiać, co to za syf Mati przyniósł na ostatniej imprezie, że działa jeszcze dzień po fakcie. A potem próbowałbym nie popuścić ze strachu. Ciekawą sugestię podsunął także Gniew Zachodu. Pogratulowałbym mu pięknej twarzy. No i cóż, kontynuując tradycję, napiszcie jeszcze w komentarzu, co wy byście zrobili, gdybyście, krótko mówiąc, zobaczyli tego typa za swoim oknem w nocy. Oczywiście, jak zawsze, najlepsze komentarze będą czytane w kolejnym materiale z tej serii. No i cóż, to już tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, strzel pod nim kciuka w górę, żeby się on gdzieś tam dalej pozycjonował, a także zostaw subskrypcję na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj również tych następnych, a także wpadaj na mojego Instagrama, serwer Discord, Twittera, wszystkie linki w opisie i przede wszystkim na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie. Link znajduje się także w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, ja życzę wam miłego dnia. Jeżeli ktoś chciałby zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to piszcie śmiało o tym w komentarzach, bo w sumie dawno tutaj się nie pozdrawialiśmy. A tymczasem co? To już tyle w dzisiejszym filmie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko trzeba zasłaniać rolety na noc. Ja nie zasłaniam. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy wam wszystkim, cześć!